szlagierowym studiu razem z nami laureat szlagieru 2023 roku, Chris Oxford Duo. Teraz już go witam serdecznie. Witam cię, Sebastian, i witam wszystkich sympatyków Listy Śląskich Szlagierów. Chris, za nami rozdanie statuetek, za nami dyplomy, za nami wielka gala, która podsumowała 2023 rok. Kolejne wyróżnienie, które zawędrowało na twoje konto. No i właśnie, jak się teraz czujesz po kolejnym wyróżnieniu? Ja ci powiem tak szczerze, że jeszcze nie ochłonął po tym wszystkim, bo zaś byłem bardzo mile zaskoczony, że wiesz, opłacało się coś robić w tym kierunku, bo miałem na początku dylemat, czy to w ogóle jak to, jaki będzie odzyw od publiczności, jak wleza w moje lata 80, ale z tego co widać, i to już drugi rok z rzędu, jest to szlagier roku, to jest bardzo pozytywne i motywuje do dalszej pracy. Jestem szczęśliwy, zadowolony, dumny, wszystko naraz. Podczas podsumowania w roku 2022 pamiętam, jak że się za kulisami go dojechał, tyle razy przyjeżdżam do Polski, nic, że jeszcze nie przywiózł, a teraz co rok to nagroda. No to jest naprawdę miłe. No w tamtym roku że, faktycznie, że tak powiedział, że wiele jeszcze muszę śpiewać, żeby dostać jakieś wyróżnienie. No, trzeba było się wrócić i miło niespodzianka. A w tym roku to już w ogóle byłem zaskoczony. Także. A powiedz mi, Chris, bo z tego co wiem, bo tego też wiele lat musisz śpiewać, ale ćwierkają wróbelki, że się twój jubileusz zbliżą. No, zbliża się mój jubileusz. Już będę miał prawie 30 lat na scenie. Także też planuję jakoś zorganizować coś takiego. Może nie będę zdradzał do końca, ja, ale jakiś taki benefit po prostu. Benefit, uroczystość. Po głowie mi chodzi taki dobrze, pomysł. Także. Dobrze, moi drodzy Państwo, jakieś plany benefisowe już są. Radość jest, a co jeszcze jest? O tym już za chwilę. Kiedy spokój tuli ziemię, ludzie mówią tak do siebie. No jeszcze na chwilę trzeba wrócić się do tej historii z tegorocznej gali, kiedy wręczano, była tobie nagroda, Aleksander Woźniak, czyli bardzo ważną postać, nie ino na szlagierowym rynku muzycznym, ale ogólnie na rynku muzycznym, to człowiek, który jest aranżerem, producentem i twórcą jednych z największych hitów. Jak się odbiera nagroda z czyichś takich rąk właśnie? Sebastian, to jest właśnie to, co mi się też, byłem zaskoczony, bo ja akurat Olka znam dobrze. Miałem z nim okazja być parę razy na śląskich spotkaniach w Hiszpanii, które były organizowane, my tam co roku grali. Także i potem jakoś ten kontakt tak jakby, dawno, że go nie widział, bo potem już nie była ta impreza organizowana. I genau, że go teraz spotkał zaś po latach i zaś my zaczęli wspominać te hiszpańskie wypady tam, wiesz, na tym, jak my koncertowali razem. I także to była jeszcze lepsza niespodzianka, jak się spodziewał, że to akurat to Olka dostała ta nagroda. Do mnie to było super, że nie. Chris, wspominaliśmy też rok 2022, kiedy go też wiele jeszcze musiał śpiewać. Teraz co roku, jak te nagrody zaczynają się sypać, ten worek chyba z nagrodami w końcu się do ciebie otwarł. Czy to jest tak, że to dodaje ci takiej pozytywnej energii, takiego kopa i napędza cię jeszcze bardziej? Tak jest, dokładnie tak jest. Warto powiedzmy dalej robić w tym kierunku, który także godał, że miał jak dylemat. Ale warto robić to dalej i myślę, że w tym roku, jak mi się uda, to jeszcze ze dwa utwory właśnie w takich rytmach chcę nagrać razem z teledyskami. No i może kiedyś, tak my go dalej, może kiedyś tego płyta jakoś będzie. Zobaczymy jakiś pora śląskich utworów. Jeszcze chcę też zrobić w takich rytmach lat 80. Także to naprawdę motywuje i no co, trzeba dalej śpiewać. Trzeba dalej śpiewać. Tak, że... Jak ja długo jeszcze muszę śpiewać? Ja muszę śpiewać dalej, widzisz? Muszę śpiewać. Chris, to już zdradził i trochę wyprzedził też odpowiedź na pytanie, które chciałbym teraz zadać i podsumować ta część naszego spotkania. Czyli kolejne rzeczy, które będą powstawać, to na razie w tych klimatach lat 80. W tych klimatach. Pasuje mi to, wiesz, podoba się to z publiczności, z tego co widać. Dostaję też takie pozytywne różne wiadomości, że mi to pasuje po prostu ten kierunek. Jest w ogóle zafascynowany tymi latami 80, wiesz, modern talking. Ale powiedz mi, to będą cały czas takie dance'owe, dyskotekowe numery, czy jednak... Nie, no, musi być też jakoś ballada, no wiesz, i coś po śląsku, w warze śląskiej jakiś taki rytm lat 80, ale w warze śląskiej tekst, no, może tak. Ale to może być ciekawe, bo tego chyba jeszcze nikt nie próbował tak naprawdę. To ktoś muzyki musi zacząć. Lat 80. Myślę, że będę pierwszy.
I dobrze, i niech się to uda. Lata 80. wyśpiewane po śląsku. Brzmi ciekawie. Co jeszcze Chris Moe w Zanadrzu? O tym już za moment. Rok 2023 zamknięty, przed nami 2024, mamy marzec, jakby na to nie wejrzeć, ten rok już się rozpędza, ale też po leku rozpędza się czas koncertowy. Jakie plany w ogóle na ten 2024 rok? Koncerty, płyty, teledyski? Co zamierzasz? No tak, wspomniałem, no, mam w planie jeszcze nagrać w tym roku przynajmniej dwa utwory do tej płyty, którą chcę zrobić już niedługo. Teledyski oczywiście do tego, no a plany koncertowe, mam tam pora terminów, na pewno słuchacze będą poinformowani. Także planujemy w lato taki duży koncert robić w sierpniu. W lipcu też mam koncerty, no i też tam u mnie. Także... Czyli ten kalendarz zaczyna się po leku wypełniać tymi terminami. Zapytania są, ale co z tą płytą właśnie? Czy ta płyta jednak bliżej końca tego roku, czy jednak to jest odległa jeszcze przyszłość? Chyba odległa jeszcze, wiesz, nie dam rady. W tym roku tak odmię, dwa utworki jeszcze jestem w stanie zrobić, ale jeżeli chodzi o płytę, to raczej na drugi rok. No bo trzeba też śmiało pamiętać o tym, że ty raczej należysz do tych artystów, którzy nie śpieszą się z wydaniem płyty i raczej się szykujesz do tego. Po leku. Ale jest ta płyta już tak na tym horyzoncie widoczna, czy...? Nie, no małymi krokami, ale jak to się go dodurć, nie? I na horyzoncie, ja nie wiem, no na razie są te dwa utwory, powiem szczerze, nie spieszy mi się. Jeszcze Rzek na ostatnim wywiadzie też wspominał, że może zrobimy jakiś winyl z tego, wiesz, jak już... Także coś innego, no bo ciężko jest teraz komuś, powiedzmy, no, bądźmy szczerzy, coraz mniej tych odtwarzaczy, tych CD, tych playerów, wiesz, że nie ma go kogoś wsadzić ani do auta i to... Także może to też będzie albo na pendrive, albo zrobimy z tego fajną płytę. Czyli tak generalnie jeszcze czekasz na to, co ten rynek przyniesie. Tak jest, dokładnie czas. Tak jest. Bo teraz zaś się pojawiły te winyle, ale też nie wiadomo jak długo. Może zaś coś, wiesz, zaś coś będzie jakoś rewolucja w tym kierunku muzycznym i coś innego wymyślą. Chris, to ja ci dziękuję za te nasze spotkanie. Nie życzę ci tej rewolucji, ale życzę, żeby ta wytrwałość w tych latach 80. jak najbardziej była. Wielkie dzięki za to, żeś był razem z nami. Ja również dziękuję. Chris Oxford Duo, naszym waszym gościem dzisiaj właśnie w Liście Śląskich Szlagierów.